Cześć! W tym odcinku przygotowałem dla Was 12 premier, 10 przedsprzedaży oraz 3 do druki. A są to m.in. premiera Twilight Inscription od wydawnictwa Rebel, przedsprzedaż gry Pacjent Zero od naszej księgarni, do druk Destinies od Lucky Duck Games. A do wygrania będzie najnowszy i w dodatku kampanijny dodatek do gry Królestwa Północy Gniew Latarni od Portal Games. Serdecznie zapraszam! Zaczynamy 72 odcinek planszówkowych newsów. W tym tygodniu na kanał wrzuciłem przegląd przepięknie zilustrowanych kart gry Ryki Afryki od wydawnictwa Muduko. Jest na czym zawiesić oko, ponieważ kreska Piotra Sokołowskiego to po prostu majstersztyk. Zachęcam do nadrobienia odcinka. Wrzuciłem naprawdę sporo shortsów, z których nie dostajecie powiadomień. Dlatego codziennie zapraszam na kanał, ponieważ zawsze dużo się dzieje. A na środowym livestreamie znowu graliśmy w site Digital Edition. Ale tym razem na najsilniejsze boty, które wcieliły się w Polanie, Rusfiecję i Saksonię. Zobaczcie, jak mi poszło i jaką przyjąłem strategię. Linki do filmów zostawiam w opisie. Uderz w polubienie, aby lepiej oglądało ci się ten materiał. Uwierz, to działa, nie ma co przedłużać. Krótkie intro i zaczynamy. A zaczynamy od premier, gdzie pierwszą z nich będzie gra Overboss od wydawnictwa Muduko. A jest to gra od 1 do 5 graczy, od 20 do 30 minut oraz od 8 roku życia. A jej cena to 165 zł. Zbuduj najpotężniejszą i najniebezpieczniejszą krainę w całej Arkadii. Stawiaj lasy, bagna, cmentarze czy wulkany. Rekrutuj potwory i twórz zabójcze kombinacje, by zebrać jak najwięcej punktów i zostać tytułowym Overbossem. Pierwsza gra planszowa osadzona w świecie bestsellerowej karcianki Boss Monster, która rozwinie logikę graczy, podkręci rywalizację i ucieszy oczy piękną pixel-artową grafiką. W grze Overboss każdy gracz wciela się w jednego z bossów, których celem jest osiągnięcie najwyższej potęgi. Na jej wartości wpływ mają kafle terenu ułożone na mapie oraz rozmieszczone na nich żetony potworów. W zależności od typu kafla i jego położenia w przestrzeni można uzyskać lepsze lub gorsze efekty. Poza podstawowym wariantem gry, w którym mapa terenu składa się z 12 pól, gracze mogą także zagrać wariant zaawansowany z mapą o powierzchni 16 pól, który dodatkowo wprowadza także karty bossów z unikalnymi zdolnościami i indywidualną punktacją. Gra planszowa Biblia, słowo blisko ciebie od wydawnictwa Jawa, a jest to gra od 2 do 4 graczy od 8 roku życia, a znajdziecie ją w sklepach od 58 zł. Plansza to droga na pustyni, po której idą gracze od czasów Adama i Ewy, poprzez czasy Mojżesza i Starego Testamentu, aż do czasów Nowego Testamentu. Droga ta kończy się zmartwychwstaniem Jezusa. Gra zawiera dwie talie kart z pytaniami z zakresu Nowego i Starego Testamentu oraz podpowiedzi i komentarze napisane przez studentów teologii, a konsultowane przez jednego z najlepszych biblistów, księdza profesora Mariusza Rosika. To gra ponad podziałami, skierowana do dzieci i dorosłych, zarówno do ludzi wierzących, jak i do niewierzących. Ubongo Duo od wydawnictwa Egmont, a jest to gra dwuosobowa na około 30 minut oraz od 8 roku życia, a jej cena w sklepach to 54 zł. Oto specjalna wersja kultowej gry Ubongo dla dwóch graczy. Zawiera klocki o bardziej skomplikowanych kształtach i nowe plansze zadań. Obaj gracze będą rozwiązywać tę samą łamigłówkę. Kto pierwszy zakryje pola swoimi kafelkami, Ubongo zmusza do główkowania i wywołuje wielkie emocje. Spodoba się zarówno rodzinom, jak i zaawansowanym graczom. Zawiera łamigłówki na dwóch poziomach trudności dla początkujących i doświadczonych graczy. Gra Podziel to od wydawnictwa Muduko, a jest to gra od 2 do 4 graczy na około 20 minut oraz od 7 roku życia, a cena w sklepie wydawcy to 43 zł. W Podziel to gracze starają się zebrać jak najwięcej kart każdego typu. Zdobędą za nie punkty, o ile zbiorą najwięcej kart o danej wartości. W każdej rundzie jeden z graczy podzieli karty na 3 strefy. Następnie wszyscy w sekrecie będą wybierać jedną z nich. Czy skusisz się na te, gdzie jest najwięcej kart? Czy wybrać teoretycznie najmniej atrakcyjną grupę? A może też z jokerem? W Podziel to gracze muszą wykazać się sprytem, umiejętnością blefowania i obserwacji. Wygra ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów za zdobyte karty. Wykreślanka Twilight Inscription od wydawnictwa Rebel. Jest to gra od 1 do 8 graczy, od 90 do 120 minut oraz od 14 roku życia, a znajdziecie ją w sklepach za 225 zł. Jest to rozbudowana, rywalizacyjna gra typu Roll and Ride, w której uczestnicy kontrolują po jednej z głównych ras z uniwersum Twilight Imperium. Każda z nich chce się stać najpotężniejszą siłą w galaktyce. Dąży do tego poprzez ekspansję, rozwój technologii, wzrost gospodarczy i wzmacnianie siły militarnej. Podstawowymi elementami rozgrywki są arkusze, na których gracze będą wpisywali rozmaite
rozmaite oznaczenia, starając się zdobyć jak najwięcej punktów. Rozbudowana, wielowymiarowa ciekawa. Rozgrywka w Twilight Inscription to coś więcej niż zwykła wykreślanka. Dzięki wielu zmiennym, takim jak talie wydarzeń czy zadań, tytuł oferuje szerokie możliwości strategiczne i pozwala wypróbować różne style gry. Komiks paragrafowy Jeden dzień z życia psa od wydawnictwa Fox Games, a jego cena to około 30 zł. Poznajcie Lusię, małego psa odkrywcę. Każdego dnia, gdy jej człowiek wychodzi do pracy, Lusia wyrusza w poszukiwanie nowej, wspaniałej przygody. Kogo spotka za zakrętem, wszystko zależy od ciebie. W tym pięknie ilustrowanym komiksie paragrafowym to ty decydujesz, jakie będą kolejne kroki psiej bohaterki. Gra oferuje kilka scenariuszy do rozegrania oraz przygody poboczne, dzięki którym ty i Lusia nigdy nie będziecie się razem nudzić. Gra Lost Cities od wydawnictwa Galacta. A jest to gra od 2 do 5 graczy na około 30 minut oraz od 8 roku życia. A jej cena to 43 zł. W Lost Cities gra kościana chcesz rozpocząć swoje wyprawy na 6 kolorowych ścieżkach z możliwie najmniejszymi liczbami na kostkach. W każdej turze zdecyduj, czy kontynuować ekspedycję, czy rozpocząć nową. Jeśli zrobisz dobre postępy, zwycięstwo jest kuszące. Ale jeśli ekspedycja utknie, stracisz punkty tak szybko, jak je zdobyłeś. Władcy Podziemi od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 2 do 4 graczy na około 90 minut oraz od 12 roku życia. A jej cena to 165 zł. Jest to wznowienie kultowej już gry strategicznej pełnej humoru i nikczemnych zagrywek. Uczestnicy wcielają się w młodych zarządców, którzy starają się o oficjalną licencję udzielaną przez Ministerstwo Podziemi. W okresie próbnym będą drążyć tunele, zdobywać złoto, najmować potwory, tworzyć pułapki i zajmować się wszystkimi rzeczami, które są potrzebne w porządnych podziemiach. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ konkurencja nie śpi, a bohaterowie tylko czekają, żeby nam przeszkodzić. Gra będzie strategicznym wyzwaniem nawet dla zaawansowanych. Zarządzanie podziemiami to ciężki kawałek chleba. Gracze muszą na bieżąco dostosowywać swoje plany do zmiennej sytuacji na planszy. Pełna humoru instrukcja bezboleśnie przeprowadzi was przez proces nauki zasad. Do waszej dyspozycji są też scenariusze treningowe. Massive Darkness 2, polska edycja od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 6 graczy na około 60 minut oraz od 14 roku życia. A znajdziecie ją w sklepach od 346 zł. Massive Darkness 2, Hellscape to kooperacyjna gra planszowa będąca kontynuacją wielkiego hitu z 2017 roku. Bazując na mechanice kultowej serii Zombicide i ją ulepszając, druga część Massive Darkness przeniesie was w klimaty dark fantasy z motywami Dungeons and Dragons. W tej ogromnej grze liczącej niemal 70 figurek będziemy przeszukiwać lochy, zbierać ekwipunek, zdobywać doświadczenie i walczyć z przeraźliwymi monstrami. Tutaj każda z 6 dostępnych klas postaci posiada własne mechaniki działania, co czyni rozgrywkę asymetryczną i jeszcze bardziej imersyjną. W grudniu 2021 roku kampania Massive Darkness 2 Hellscape osiągnęła na Kickstarterze liczbę niemal 22 tysięcy wspierających. Dodatek kampanijny do Massive Darkness 2 Heavenfall od wydawnictwa Portal Games, a jego cena to 185 zł. Z otchłani piekielnego planu istnienia na wyżyny niebios. Tak w skrócie prezentuje się fabuła tego ogromnego rozszerzenia. Heavenfall wprowadza do rozgrywki w Massive Darkness wyczekiwany tryb kampanii, który pozwoli rozwinąć waszych bohaterów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Rozgrywając kampanię, za każdym razem przejdziecie przez 8 z 14 dostępnych misji, sami decydując o własnym losie i dążąc ku jednemu z 3 możliwych zakończeń. Pomiędzy kolejnymi wyprawami nie zapomnijcie wpaść do miasta, gdzie kupicie legendarne przedmioty, zaopatrzycie się w potężne eliksiry, a nawet zakosztujecie odrobiny hazardu. Nemesis Lockdown od wydawnictwa Awaken Realms. A jest to gra od 1 do 5 graczy, od 90 do 180 minut oraz od 12 roku życia. A musicie za nią dać coś około 600 zł. Nemesis Lockdown to kolejna odsłona klimatycznej gry z gatunku survival horror, której głównymi motywami są blefy, zdrada i walka z nieuchwytnym zagrożeniem. Tym razem wcielasz się w rolę pracownika bazy na Marsie opanowanej przez wrogie organizmy z kosmosu. Aby wygrać, musisz zrealizować jeden z 2 celów, a po drodze czeka na ciebie wiele przygód, takich jak spotkanie z nową rasą intruzów nazwanych nocnymi łowcami. Podczas rozgrywki będziemy przemieszczali się po bazie na Marsie, odkrywając kolejne pomieszczenia i próbując przywrócić zasilanie. Ciemność może okazać się szczególnie niebezpieczna, bo naszym tropem nieustannie podążają intruzi z nieznanej do tej pory rasy nocnych łowców. Aby wygrać, musimy nie tylko zrealizować cel, ale też przeżyć odpowiednio długo do momentu przybycia oddziału ratunkowego. Nemesis Lockdown, zawartość dodatkowa, czyli tak zwane stretch goal z kampanii na Kickstarterze od wydawnictwa Awaken Realms. A cena tego pudła to 360 zł. W pudełku znajdziesz karty, dzięki którym przeniesiesz na czerwoną planetę karnomorfy, koszmary i pokłosie. Rozszerzenie zawiera też inne elementy, w tym dodatek Hytrydzi, wprowadzający nową rasę
tysiące intruzów, ociekające śluzem żarłoczne grzyby, które pokryją ściany pomieszczeń, a ich zarodniki docierają nawet tam, gdzie nie sięga wyobraźnia. Nową rasę chytrydów możesz wprowadzić zarówno do rozgrywek z Nemesis Lockdown, jak i standardową wersją gry Nemesis. Ruszyły następujące przedsprzedaże, a pierwszą z nich będzie gra Proszę Wsiadać Nowy Jork i Londyn od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 2 do 5 graczy na około 30 minut oraz od 8 roku życia, a jej cena to 96 zł. Jest to szybka, familijna gra planszowa. Żadne miasto nie obejdzie się bez sprawnej komunikacji miejskiej, zwłaszcza takie metropolie jak Londyn i Nowy Jork. W grze staniecie się projektantami sieci autobusowych, a wszystko to dzięki świeżemu spojrzeniu na mechanikę Roll and Ride. Proszę Wsiadać łączy w sobie proste zasady ze strategicznym potencjałem, dzięki czemu w grze odnajdą się zarówno początkujący, jak i zaawansowani planszówkowicze. W każdej z 16 rund będziecie zakładać na planszę znaczniki trasy i zabierać ze sobą kolejnych turystów, studentów i zwykłych mieszkańców. Zwycięży ten z was, któremu uda się przewieźć największą liczbę pasażerów, dostarczyć ich na miejsce, a przy okazji zwiedzić najwięcej atrakcji. Strzeżcie się korków i korzystajcie z zielonych świateł. Twórzcie najbardziej szalone trasy, lecz pod żadnym pozorem nie róbcie pętli, bo odpadniecie z gry. Gra Virtu od Portal Games. A jest to gra od 2 do 5 graczy, od 60 do 150 minut oraz od 14 roku życia. A w sklepach znajdziecie ją od 173 zł. Virtu to rozbudowana, strategiczna gra Area Control, utrzymana w klimacie renesansowych Włoch. Florencja, Wenecja, Mediolan, Rzym i Neapol. Przystępują do walki o dominację. Jako ich przywódcy staniecie przed wyzwaniem uczynienia z nich lokalnych potęg. Zarządzajcie swym miastem, dbając o rozwój gospodarki, kultury i wojska. Stawiajcie się jako ludzie renesansu, bądźcie mecenasami sztuki i dochodźcie swych praw w drodze dyplomatycznej. W razie czego jednak nie bójcie się użyć siły, gdyż czasami tylko ona może przynieść pożądane rezultaty. Virtu jest grą asymetryczną, tutaj każda z 5 dostępnych frakcji posiada swoje mocne i słabe strony. Do zwycięstwa prowadzi wiele dróg, a elementów losowości praktycznie nie ma. Super mega fajna gra od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 1 do 6 graczy na około 20 minut oraz od 8 roku życia. A jej cena to 65 zł. W tej niezwykłej grze, przepełnionej wyśmienitą zabawą, w każdej turze odkrywasz kartę z liczbą i wykreślasz odpowiednie pole na jednej ze swoich kart. Wykreśl wszystkie 3 w rzędzie albo w kolumnie, aby odblokować premie, które pomogą w wykreślaniu dodatkowych pól i uruchomią kolejne przydatne premie. Używaj żetonów błyskawic, aby zmieniać liczby według uznania, ale nie zapomnij także o żetonach księżyców, które pozwolą uniknąć kary na koniec gry. W ciągu 4 rund uzyskaj najwięcej punktów i wygraj. Zasady super mega fajnej gry można wytłumaczyć dosłownie w kilku zdaniach. Cała rozgrywka opiera się na ryzyku, kuszeniu losu i próbach podjęcia jak najlepszej decyzji w danej chwili. Gra Suburbia od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 4 graczy na około 90 minut oraz od 14 roku życia. A w sklepach znajdziecie ją od 173 zł. Suburbia to strategiczna gra planszowa. Cechuje się prostymi zasadami, dynamiczną rozgrywką i ogromną regrywalnością. Dzięki wykorzystaniu mechaniki aukcji i draftu heksów. Podczas swoich tur będziecie wykonywać kolejno 4 akcje. Umieszczenie kafelka budynku albo znacznika inwestycji, pobranie dochodu albo zapłacenie podatku, dostosowanie pozycji na planszy populacji oraz dodanie nowego kafelka do rynku nieruchomości. Każda decyzja wpłynie na wasze dochody, mieszkańców i reputację. Wszystko po to, aby pod koniec rozgrywki to właśnie wasza dzielnica była najlepiej rozwinięta i posiadała najliczniejszą populację. Pudełko Suburbii posiada świetną wypraskę, która bez problemu pomieści nie tylko podstawkę, ale i dodatek Suburbia Rozszerzenia. Dodatek do gry Suburbia Rozszerzenia od Portal Games, a jego cena to 138 zł. W pudełku znajdziecie aż 5 dodatków. Suburbię SA, Suburbię 5 Gwiazdek, Suburbię Con, Suburbię Życie Nocne i Suburbię SN. Pierwszy z nich wprowadzi do rozgrywki nowe kafelki budynków, celów, innowacyjne kafelki bonusów i wyzwań, a także specjalne kafelki granic. W rozszerzeniu 5 Gwiazdek będziecie rywalizować na nowym torze, Torze Gwiazdek, mierzącym ekskluzywność waszych dzielnic. Z kolei w Suburbia Życie Nocne znajdziecie kafelki o niezwykłych efektach związanych z nocnym życiem dzielnicy, a Suburbia Con i Suburbia SN wprowadzają kafelki związane ze światem gier planszowych. Wszystkie dodatki będziecie mogli ze sobą dowolnie łączyć, a dzięki nim zasiądziecie do rozgrywki aż w 5 graczy. Pacjent Zero od wydawnictwa Nasza Księgarnia. A jest to gra od 1 do 7 graczy, od 30 do 45 minut oraz od 10 roku życia, a w sklepach znajdziecie ją od 76 zł. Gra pełna dedukcji i wirusów. Gdzieś na końcu świata odkryto groźny patogen. Wcielasz się w rolę naukowców szukających 3 molekuł.
leku, które pozwolą uratować świat. Wygra gracz, którego laboratorium jako pierwsze wskaże 3 poszukiwane molekuły. Każda rozgrywka jest inna, aż 2300 możliwych rozwiązań oraz kilka wariantów gry. Gra Out Kroniki Władzy i Banicji od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 5 graczy, od 45 do 150 minut oraz od 10 roku życia. A jej cena to 395 zł. Jeden z was stanie się kanclerzem, a pozostali zagrają w rolach banitów. Kanclerz jest przedstawicielem Imperium, powiernikiem przysięgi, której musi dotrzymać, aby zwyciężyć. Przysięga przedstawia określone wymagania. Jeżeli któryś z banitów będzie spełniał je w większym stopniu niż kanclerz, stanie się uzurpatorem i wtedy wygra. Banita może także zwyciężyć poprzez spełnienie warunków na karcie wizji. W czasie gry będziecie mogli również stać się wiernymi kanclerzowi obywatelami, mającymi własne cele do spełnienia. Out to zaawansowana strategia będąca duchowym spadkobiercą gry Root. Błyskotliwa kompilacja area control, gry narracyjnej i trybu legacy. Pięknie wykonana szata graficzna autorstwa Kyle'a Ferreira, znanego z gier Root oraz Fort. Zawalczcie o dominację w starożytnej krainie w aż 6 graczy albo trybie solowym. Zapomniane morza od Portal Games. A jest to gra od 3 do 7 graczy, od 120 do 240 minut oraz od 14 roku życia. A znajdziecie ją w sklepach od 207 zł. Zapomniane morza to niesamowicie wciągająca w swój świat fabularna gra przygodowa, która w każdym z was obudzi morskiego wilka. Tytuł wyszedł prosto ze stajni Plate Hut Games, twórców Martwej Zimy. Wypłyńcie na szerokie wody, rozgrywając 5 scenariuszy. Łajba, na której pływacie, nie jest może najlepszym statkiem, ale z pewnością widzieliście już gorsze. Odkrywajcie nowe lądy, zakopujcie skarby i wypełniajcie kolejne cele misji. Macie szansę wygrać tylko wtedy, jeżeli będziecie współpracować? Niby tak, ale nie zapominajcie, że każdy z was będzie miał do napisania własną historię, o której być może kiedyś opowiedzą w portowym szynku. W pudełku znajdziecie 7 różnych postaci, dlatego jeżeli do gry zasiądzie was mniej, niektórzy z was będą musieli wcielić się w kilka ról. Gra jest obsługiwana przez darmową aplikację. Dodatek do gry A Song of Ice and Fire, bohaterowie Targaryenów 3 od wydawnictwa War Factory. Dzięki doradcom i asystentom pokroju Miri Mazdur, Hizdar Zoraku, młodziutkiej skryby Missandei, Root Smoka szerzy zamęt i niepokoje za liniami wroga. W tym czasie dowódcy takie jak Marcellen czy Skahas utrzymują żelazną dyscyplinę jej wojsk, zarówno własnym wzorem, jak i trzaskiem bicza. W pudełku znajduje się 6 figurek, 5 kart dodatków, 16 kart taktyk oraz 4 karty stronników. Gra Black Rose Wars od wydawnictwa Chacha Games. A jest to gra od 2 do 4 graczy na około 90 minut oraz od 14 roku życia. A jej cena to 449 zł. W Black Rose Wars wcielicie się w pretendentów do roli wielkiego mistrza i weźmiecie udział w osobliwym turnieju. Za arenę posłuży Dwór Czarnej Róży, czyli modularna plansza, którą będziecie mogli samodzielnie zaprojektować z dostępnych sześciokątnych kafelków. Oznaczają one sypialnie, korytarze, komnaty i rozmaite tajemnicze lokacje. Gracze studiują zakręcia różnych szkół i umieszczają je na kartach postaci. Umiejętne poruszanie się po planszy, rzucanie potężnych czarów i walka z przeciwnikami to klucz do zwycięstwa w wyborach na wielkiego mistrza. A na koniec wzmianka o kilku dodrukach. Dodatek do gry Duna Imperium, Potęga X od Lucky Duck Games. Destinies, Lucky Duck Games. Ark Nova, Portal Games. Grę z poprzedniego odcinka, czyli Holi Festiwal Kolorów, otrzymuje... Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo. A w tym odcinku do wygrania najnowszy kampanijny dodatek do gry Królestwa Północy, czyli Gniew Latarni, sponsorowany przez Portal Games. Za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Wystarczy, że zostawisz subskrypcję na kanale, na przykład właśnie teraz. I dasz o sobie znać, zostawiając jakikolwiek komentarz pod tym filmem. A być może nagroda trafi właśnie do ciebie. Powodzenia! I to już wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku. Cała masa świetnych tytułów, aż sam nie mogłem wybrać faworyta tego odcinka. Ale paka z Nemesis Lockdown robi potężne wrażenie, dlatego niech ten zaszczyt przypadnie Awaken Realms. Dajcie znać w komentarzu, który tytuł z dzisiejszego odcinka najbardziej was interesuje. Na koniec jeszcze wspomnę, że możesz wesprzeć kanał na Patronite. Mam tam przygotowane dla was kody rabatowe, promocje, vouchery i dostaniesz dostęp do super tajnej grupy, gdzie będziesz na bieżąco z moimi planami odnośnie tego kanału. Oraz już niedługo będą tam nagrody co miesiąc jedynie dla patronów. Dlatego gorąco zachęcam do dołączenia do tego elitarnego grona. W tym odcinku to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.